Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Rozpoczynamy Polski Punkt Widzenia. A w naszym studio dzisiejszego wieczoru gości redaktor Jan Maria Jackowski. Szczęść Boże, panie redaktorze. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie redaktorze, dzisiaj mija rok od pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Tymczasem, jak się okazuje, ciągle są grupy, osoby, którym decyzja o pochowaniu prezydenta w krypcie wawelskiej, no, ta decyzja się nie podoba i protestują, dzisiaj też protestują. Pana zdaniem, czym motywowane są te osoby, które stoją z plakatami w kamizelkach specjalnych dzisiaj pod Wawelem? No jest to gra polityczna, która jest obliczona na to, żeby pogłębiać tę zapaść, która w Polsce trwa w tej chwili, a mianowicie takiego pewnego miazgi, która się wytworzyła, bo w zasadzie już nie ma polityki, jest tylko socjotechnika. W zasadzie Polaków traktuje się jak stado baranów, które można dowolnie kształtować. Robi się jakieś zastępcze tematy, chocki, klocki, natomiast sprawy naprawdę ważne, takie o znaczeniu strategicznym, umykają z pola widzenia. No chociażby traktat ten, przystąpienie Polski do tego projektu Euro Plus, no, który de facto oznacza właściwie rozbiór ekonomiczny Polski i poddanie biurokracji brukselskiej i najsilniejszym państwom Unii Europejskiej strategicznych decyzji dotyczących polskiej gospodarki i kompletna utrata konkurencyjności ze strony polskiej gospodarki poprzez zobowiązania prowadzenia na przykład wspólnej polityki podatkowy. Więc widzimy, że a tutaj się robi jakieś przedstawienia, jakieś tematy zastępcze i po prostu gra się na emocjach ludzkich. No, ale z drugiej strony, panie redaktorze, no, temat katastrofy smoleńskiej jest tematem, no, ważnym. Ja nie mówię, broń Boże, proszę mnie źle nie zrozumieć, że wyjaśnienie katastrofy to jest temat zastępczy. Absolutnie nie, tylko właśnie, żeby też odwrócić uwagę od istoty, a przede wszystkim niekompetencji, nieudolności rządu. No przypomnę, minister Miller mówił, że w lutym będzie ten raport polski. No i mamy chwalić Pana Boga Wielki Tydzień i co? I raportu nie ma. I nie wiadomo, kiedy będzie. Mało tego, w ogóle w proszku jest to wszystko. Po prostu można powiedzieć, że niekompetencja to była gorsza, porażająca po prostu przyjęcie pod dyktando Moskwy całego scenariusza ścieżki prawnej, w świetle której są wyjaśniane przyczyny katastrofy. Nieudolność, brak jakichkolwiek reakcji ze strony polskich władz, no i przede wszystkim brak informacji kierowanych do opinii publicznej. Niezrozumiałe też decyzje. To wszystko powoduje, że ludzie po prostu już, nawet badania te oficjalne pokazują, że zdecydowana większość Polaków nie wierzy, że kiedykolwiek ta sprawa będzie wyjaśniona. No widzimy tutaj, że jest coś do ukrycia i to coś dużego, bo jeżeli nawet jest prawdą to, co mówił minister Miller, że w tym raporcie polskim będą większe błędy polskie w stosunku do tych rosyjskich, no to wynika z tego, że ktoś poniósł winę, a w związku z tym ktoś powinien ponieść konsekwencje prawne czy polityczne z tego tytułu. Czy pana zdaniem odsuwanie tego, publikacji raportu, zakończenia prac nad raportem, bo to właśnie o to chodzi, jest też motywowane politycznie, no jednak wybory są już za kilka miesięcy. No oczywiście, że jest to decyzja polityczna. Po pierwsze jest to nieudolność, bo ten raport, po prostu było widać z reakcji pana premiera Tuska, który był na nartach, że ten raport MAK-u totalnie zaskoczył tak zwane elity polityczne w Polsce. I było widać też, że państwo polskie jest absolutnie strukturalnie nieprzygotowane do polemiki z Rosjanami. Nie było żadnego raportu, nie było żadnego dokumentu, który byłby przeciwstawiony i nie było też żadnej zdecydowanej reakcji w pierwszych godzinach po opublikowaniu tego słynnego raportu MAK-u. To wszystko razem pokazuje, że po prostu próbuje się odsunąć w czasie publikację raportu z kilku powodów. No między innymi dlatego, żeby za wszelką cenę ratować pana ministra Klicha, który jest ministrem armii, która ma najniższą zdolność bojową po II wojnie światowej. Już nie będę dalej wymieniał. Ministrem odpowiedzialnym za 36. pułk Ministrem odpowiedzialnym za 36. pułk. Za jego ministra. Pana zdaniem?
No tu chodzi o to, że w tej chwili dymisja ministra, no to byłoby właściwie przyznanie 100% czy 200% racji tym, którzy od kilku lat się domagali dymisji ministra. A zwłaszcza po katastrofie, w związku z tym przed wyborami próbuje się to odciągnąć w czasie, no i gra się po prostu na czas, licząc na to, że bieżące sprawy i właśnie zastępcze tematy odwrócą uwagę opinii publicznej i będzie można nadal uprawiać ten styl socjotechniki. A czy pana zdaniem raport komisji ministra Millera na tyle będzie uargumentowany, że obali te tezy, które właściwie kilka minut po katastrofie ogłosili światu Rosjanie o winie pilotów i o rzekomych naciskach? No, my nie znamy szczegółów. No, nie znamy też szczegółów, co przyniosły te eksperymenty dokonane z tym bliźniaczym egzemplarzem TU-154M, tym numer boczny 102. Zdaje się, że to jest ciekawy materiał, ponieważ z tych przecieków, które gdzieś tam docierały do opinii publicznych, wynikało, że w jakichś tam określonych warunkach mógł nie zadziałać autopilot, no co by stawiało w zupełnie nowym świetle ostatnią fatę, najbardziej dramatyczną fazę lotu, czyli mówimy o tych ostatnich 20 sekundach lotu. Nasz dziennik opublikował informację taką, że podczas tego eksperymentu naciśnięto tak zwany przycisk uchod, czyli automatyczne odejście, i to zadziałało, mimo że na lotnisku, nad którym był przeprowadzony eksperyment, nie było systemu ILS, a pułkownik Bogdan Klich twierdził, że no, był to błąd pilotów, skoro użyli automatycznego odejścia, wiedząc, że nie ma ILS-u na lotnisku. No więc ta teza została obalona. No, ale po prostu my nie znamy jeszcze szczegółów w pełni, więc trudno powiedzieć. No tutaj znamienna też była na parę dni przed rocznicą katastrofy, nie mówię rocznicą pogrzebu, ale katastrofy, wypowiedź pana premiera Donalda Tuska, no, który powiedział, że Rosjanie ponoszą część winy. To była taka ostra reakcja. Też obliczona bardziej na działanie socjotechniczne w kraju, żeby osłabić tę falę krytyki, która jest skierowana pod adresem władz za opieszałość i nieudolność w prowadzeniu śledztwa i postępowania w całej tej sprawie. Tym niemniej te słowa zostały wypowiedziane, co też może pokazywać, że prawda o samej katastrofie, ona wymyka się tym schematom propagandowym, które do tej pory były produkowane. Panie redaktorze, a właśnie a propos jeszcze katastrofy i odbioru tejże katastrofy przez społeczeństwo podczas obchodów pierwszej rocznicy tragedii pod Smoleńskiem na krakowskim przedmieściu przewinęły się tłumy, bo od wczesnych godzin rannych właściwie do późnych nocnych krakowskie przedmieście było właściwie wypełnione. No i jest dyskusja nad tym zjawiskiem, prawda? No pewnie część osób jest motywowana pamięcią, część pewnym sprzeciwem wobec inercji władz, nie wiem, czy dobrej woli, czy no, trudno tutaj oceniać wolę rządzących. Natomiast no, są komentarze i jest też komentarz w prasie zagranicznych padający z ust no, osób, które tu w Polsce mieszkają. Między innymi redaktora Gazety Wyborczej, naczelnego redaktora Gazety Wyborczej Adama Michnika, który dla jednych z rosyjskich gazet mówi, że u nas są ludzie z ogrodu zoologicznego z niemoralnym, antyrosyjskim kompleksem. Mówi też o właściwie o tych, którzy, prawda, tak odczytuję ten cytat, który jest publikowany, że chodzi o tych, którzy przychodzą pod Pałac Prezydencki, przychodzą na krakowskie przedmieście, no i mówi o swołoczu, o głupcach. Jak pan ocenia takie słowa? Czym motywowany jest taki człowiek, który takie opinie wypowiada? Znaczy, tu są dwa konteksty. Po pierwsze, no, sama osoba pana redaktora Michnika, który jest bardzo przeciętnym publicystą i który po prostu z przyczyn pozamerytorycznych jest przedstawiany jako autorytet moralny. Myślę, że osoby, które mają zdolność krytyczną i trochę myślą, to mogą sobie łatwo znaleźć dowody na potwierdzenie tych słów. Natomiast druga warstwa to jest taka, że doszło do ewidentnego zmiany podejścia do sprawy Katynia, która jest kluczem do rozumienia współczesnych stosunków między państwem rosyjskim
a właściwie spuścizną po komunizmie, czyli po okresie sowieckim, która jednak rzutuje na współczesność, a państwem polskim. I do, mniej więcej do 2009 roku w dość zdolnej opinii przedstawicieli różnych środowisk społecznych, politycznych, ale również wśród przedstawicieli środowisk prawnych było jednoznaczne stanowisko, że mieliśmy do czynienia z aktem ludobójstwa i było to ludobójstwo. Natomiast w 2009 roku zaczęło się takie po prostu dialektyczne wykręcanie kota ogonem, że wszakże aliści bynajmniej, no ale zważywszy na wszak, wziąwszy pod uwagę definicję i nagle następuje zmiana właściwie czegoś, o czym nawet sami Rosjanie i bezpośrednio w procesach norymberskich i również w 1993 roku traktowali to jako akt ludobójstwa również w swoich oficjach. Ale obarczając Niemców oczywiście. Obarczając Niemców, ale uznano to za akt ludobójstwa, więc tu widzimy, że mamy do czynienia z pewną zmianą. Mało tego, pan Stefan Niesiołowski, który był autorem tej uchwały Senatu, bodajże z 2008, już nie pamiętam, czy w każdym razie sprzed paru lat, w której i bardzo dziękował wszystkim senatorom za przyjęcie tej uchwały, gdzie wyraźnie stwierdzono, że był to przejaw ludobójstwa, w tej chwili zupełnie zmienił zdanie. Także widzimy tutaj, że mamy do czynienia z taką totalną uległością, bo kto nie szanuje sam siebie, nie jest szanowany przez innych. To jest stara, oczywista zasada, więc Rosjanie ze słabym się nie liczą, ponieważ Polacy nie potrafili jasno postawić sprawy katastrofy. Ale skąd się taka zmiana, panie redaktorze Bierzeno? To jednak jest fundamentalna sprawa dla ułożenia stosunków polsko-rosyjskich. Wyjaśnienie sprawy katastrofy, wyjaśnienie sprawy mordu katyńskiego. Tymczasem są, pojawiają się tego typu rozbieżności wśród polityków, ludzi władzy. No, to może niepokoić nas jako społeczeństwo. I co jest motywem takiej zmiany? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że polityka obecnego rządu, która jest polityką uległości i przedstawiania i takiego wasalnego myślenia w stosunku i do Brukseli, i do Moskwy, i do innych ważnych ośrodków, które mają wpływ na kształtowanie ładu światowego. W związku z powyższym najwyraźniej doszło do diametralnej zmiany, przynajmniej mówię o oficjalnym podejściu do tych kwestii i w związku z czym no, trudno w tej chwili powiedzieć, czy polskie władze reprezentują polską rację stanu. Pan podpisał się pod listem do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego z apelem, to jest apel właściwie, aby prezydent jednoznacznie się wypowiedział, zajął stanowisko w sprawie zbrodni w Katyniu, czy było to ludobójstwo, czy też w opinii pana prezydenta nie. No ja miałem studiowałem z panem prezydentem na jednym Instytucie Historii. Był parę lat wyżej ode mnie, ale znaliśmy się w okresie studiów. I pamiętam nasze rozmowy z okresu studenckiego. To była druga połowa lat 70. i pan prezydent nie miał wówczas wątpliwości, czym był Katyń, więc myślę, że jeżeli jest uczciwy intelektualnie i moralnie, to nie powinien mieć trudności z zajęciem stanowiska w tej sprawie.